Witam Was w kolejnym webinarium z cyklu Sportowa Siła Przyciągania. Ja nazywam się Rafał Małys, a moim dzisiejszym gościem jest Hubert Kozelan, lekkoatleta AZS UMCS Lublin, specjalizujący się w biegach sprinterskich. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam również. Hubert, rok pełen zmian dla Ciebie. Zmiana klubu, zmiana trenera. Przyzwyczaiłeś się od razu do tej nowej rzeczywistości? Cóż, prawda, tych zmian było sporo, aczkolwiek wydaje mi się, że jestem osobą, która je lubi. To na pewno. Czy się przyzwyczaiłem? Wydaje mi się, że od pierwszego dnia, tak na dobrą sprawę. Byłem na to przygotowany mentalnie już wcześniej. A też całe środowisko, które tutaj jest, tak samo trener, bardzo mi odpowiada. Wydaje mi się, że znaleźliśmy wspólny język niejako. I na pewno wydaje mi się, że ta nowa rzeczywistość mi służy. Są te zmiany bardzo odczuwalne dla Ciebie? Cóż, jak to zwykle bywa, no, taki natłok zmian jest odczuwalny, aczkolwiek nie powiedziałbym, że jest to odczuwalne w znaczeniu pejoratywnym. A raczej faktycznie wydaje mi się, że te zmiany są potrzebne. Jesteś sprinterem, więc rywalizujesz na dystansach, gdzie praktycznie nie ma miejsca na błędy. Jak w takim wypadku połączyć dyspozycję dnia z dobrym przygotowaniem, żeby jednak przełożyło się to na wynik? Nie skupiać się na tym. Nie skupiać? Tak, bo tak naprawdę to, co robimy na treningu, to jest wszystko. To, jaki jest dzień, jaka jest pogoda, czy się czuję gorzej, czy lepiej, czy się wyśpię, czy nie, wiadomo, ma wpływ, aczkolwiek nie mogę się na tym skupiać. Kiedy wchodzę na zawody, to tak na dobrą sprawę po prostu już muszę biegać, tak? To, co mówię, jak mówię, to, co przepracowałem na treningu z trenerem, to ma mieć swoje odzwierciedlenie na bieżni. Także skupiamy się na tym na treningach po to, żeby potem w trakcie zawodów tak na sprawę wychodziło to z automatu. A na czym sprinter musi przede wszystkim skupiać się na treningach? Na bieganiu sprintu. No ale starty na przykład? Nie, no to wszystko jest częścią sprintu, tak? Nie skupiamy się na rzeczach, które... Inaczej. Na treningach robimy to i tylko to, co ma coś wspólnego z biegiem i co sprawia, że jestem szybszy. Tak? Wiadomo. Technika jest nieodzownym i podstawowym elementem sprintu, bo nieważne ile masz siły, ważne jak ją wykorzystujesz. Także myślę, że mogę powiedzieć, że na treningach skupiamy się przede wszystkim na tym, żeby być szybszym. Czyli robimy tylko elementy, które mają swoje przełożenie na bieżni. Jak oceniasz sezon halowy w swoim wykonaniu? Zwieńczyłeś go chyba że jeszcze startujesz oczywiście, bo były za tobą Mistrzostwa Polski Seniorów w Toruniu. Tak. Ten weekend były Mistrzostwa Polski Seniorów. Szczerze mówiąc, na dobrą sprawę, to tak jak zakładałem wcześniej, sezon halowy był dla mnie takim przystankiem. Tak jak mówimy, było dużo zmian, które powoli wdrażamy. I traktowaliśmy od początku to jako taki przystanek przed latem. Myślę, że w lecie będzie można pokazać, ile tak naprawdę pracowaliśmy i co naprawdę mogę zrobić. Jesteś nie tylko lekkoatletą, ale również studentem. Jak przy tym natłoku obowiązków w postaci treningów minął Ci ten okres zimowy tutaj? Między innymi też sesja. Jest to naprawdę dobre pytanie, zważywszy na to, że sam okres nauczania jest naprawdę, może nie powiem prosty, ale znośny. Też bardzo pomagają mi wykładowcy, którzy idą mi na rękę i nie próbują czepiać się jakichś szczegółów typu niechodzenia na niektóre zajęcia, no bo jak wiadomo, no nie da się tego pogodzić. Jeśli treningi są od rana, nie mogę niestety przyjść w tym momencie na zajęcia i potem robić trening sam. Ale sesja sama w sobie już jest troszeczkę cięższa, zważywszy na to, że czasami mam wyjazdy tygodniowe, czasami dwu. No i niestety, tak jak wiadomo, no w tym momencie odbywają się egzaminy. Także ja w tym tygodniu jestem już po trzech. Bo niestety to się nawarstwia, ale naprawdę tutaj od serca muszę podziękować niektórym wykładowcom, którzy widać, że są wykładowcami i nauczycielami z powołania, bo naprawdę mocno mi w tym pomagają. Tak jak powiedziałem, nie próbują się czepiać, tylko robią wszystko, żebym mógł wykorzystać moją wiedzę, a nie żebym nie mógł zajść przedmiotu, który naprawdę umiem. Tak, no bo tak jak mówię, tak na sprawę, nie było mnie praktycznie na wszystkich terminach pierwszych z powodu wyjazdu. No niestety tak bywa w sporcie, że trzeba wybierać. Ale no mam o tyle szczęścia, że nie muszę wybierać między
złem a dobrem, a większym i mniejszym złem. Jesteś nowym zawodnikiem AZS-u UMCS Lublin, więc kibice chcieliby Cię poznać. Podesłali nawet kilka pytań. Jesteś gotowy na nie odpowiedzieć? Jasne. Ile trwa regeneracja po zawodach u sprintera? Regeneracja u sprintera, tak. Powiem... Układ nerwowy regeneruje się około 48 godzin. No tyle mniej więcej można przypisać okres regeneracji. No bo jednak dostaje mocno, że tak powiem, w kość. Właśnie układ nerwowy. O tyle mięśnie, kiedy są przygotowane dobrze, wytrzymują to znośnie, to czasami naprawdę kolejny dzień jest taki, że przesypia się go i nie za bardzo kontaktuje się, co się dzieje, już nie mówiąc o żadnym wysiłku fizycznym. Także myślę, że taki optymalny czas to 48 godzin. Bo często w zawodach jest tak, że mamy eliminację jednego dnia, drugiego dnia mamy finał. Jak w takim wypadku rozłożyć siły, żeby jednak te finały były lepsze jakoś? Tak, to prawda, czasem tak bywa, aczkolwiek wtedy, no jak wiadomo, można lekko zwolnić na końcówce, można lekko zwolnić na początku. Wtedy najważniejsze jest wejście do finału, tak? Nie liczy się już czas, a tak jak mówię, samo wejście. Także myślę, że jest to kwestia i element strategii, którą obieramy na różnych zawodach. Na ile Twój wynik w sprincie to kwestia dobrego przygotowania, a na ile dyspozycja dnia? Wydaje mi się, że około 70-30%. 70% to przygotowania czy dyspozycja? Tak, na pewno. 70% albo nawet więcej jest to... Nie, myślę, że mogę nawet powiedzieć śmiało 80%, ponieważ naprawdę ciało sprintera działa troszeczkę inaczej niż ciało normalnego człowieka. No i ten układ nerwowy naprawdę musi być trenowany. To nie jest tak, że ktoś wejdzie i nagle będzie biegał niesamowite wyniki. Tak samo jak nie jest powiedziane, że ktoś będzie biegał nagle. Tak, to jest proces, któremu trzeba się poddać i jest to proces długotrwały. Aczkolwiek jest też długotrwały w skutkach, ponieważ no, tak jak powiedziałem, to co trenujemy, to zostaje w nas. Naprawdę zostaje, szczególnie w przypadku sprintu zawodowego, gdzie skupiamy się na takich szczegółach, które są klepane tyle razy, aż wejdą w nawyk. Także myślę, że śmiało mogę powiedzieć 80 do 20, bo no czasami wiadomo, hormony, spowodowanie wyspaniem i tak dalej mogą odgrywać rolę, ale jednak ten trening i to, co robimy poza startem, jest najważniejsze. I ostatnie pytanie. Jaki jest Twój największy sportowy sukces do tej pory? Największy sportowy sukces do tej pory? Szczerze nie wiem, jak odpowiedzieć konkretnie na to pytanie. Na pewno może inaczej. Dla mnie, jako sprintera, którego głównym aspektem jest szybkość docelowa i szybkość maksymalna, największym sukcesem jest złoty medal 60 metrów sprzed roku, ponieważ no, to jest dystans krótszy. To nie jest mój dystans, który do tej pory był moim koronnym dystansem. A tak jak powiedziałem na początku, że zazwyczaj hala jest takim przystankiem przed latem, to myślę, że mogę powiedzieć, że ten sezon cieszył mnie najbardziej, bo widać tam było spory progres w tej części, która no, była dla mnie najbardziej problematyczna. Jakaś impreza zapadła Ci pamięć, w której startowałeś? Jakiś wyjazd może dalszy? Oczywiście pewnie tutaj pytanie pije do Mistrzostw Świata. No i oczywiście było to super doświadczenie i sam wyjazd w sobie był bardzo przyjemny. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam start jako imprezę, to szczerze mówiąc moich najlepszych startów nie pamiętam kompletnie i tego co się dzieje godzinę przed, godzinę po, to jest taki amok dla mnie, że jestem totalnie wyłączony i nie wiem co się dzieje, także... Hubert, w takim razie bardzo Ci dziękuję. Na tym kończymy dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Hubert Kozelan, lekkoatleta AZS UMCS Lublin. Za dzisiejszy odcinek dziękuję Wam, Rafał Małys. Do usłyszenia. Pozdrawiam.